się rozchodzi. Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Tam skąd przyjechałem tutaj do Sosnowca raczej bywało. Raczej bywało ciepło. Widzicie, nawet kabelki od mikrofonów zamarzają. Kochani, jest dla mnie wielką radością, że mogę złożyć najserdeczniejsze życzenia i proszę ich przyjęcie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Widzicie, nasza piękna tradycja, zwyczaj polski, muszę wam powiedzieć, że tylko polski, nakazuje nam w wieczór poprzedzający Boże Narodzenie, aby połamać się bo białym opłatkiem, chlebem, białym chlebem, niektórzy mówią anielskim chlebem. Pamiętajcie, że to łamanie się opłatkiem to jest wyraz życzliwości do każdego człowieka. Daję tobie chleb, prosząc jednocześnie Boga Wszechmogącego, żeby ci nigdy nie brakło tego, co w życiu jest potrzebne, tego, co jest konieczne, abyś mógł się rozwijać i godziwie żyć. Jednocześnie, kiedy składamy sobie życzenia, to, kochani, niejako wypowiadamy to głębokie przekonanie, które w nas jest, przyszłość w rękach Boga. Nie wiadomo, co się zdarzy, co się wydarzy. Są trudne, niełatwe chwile. Więc życzę temu człowiekowi, to jest kolejny wyraz mojej miłości w stosunku do drugiego człowieka, aby ci się dobrze powodziło. Ja, kochani, pragnę wam życzyć, aby Boża dziecina napełniła wasze serca tymi wspaniałymi darami, jaki jest spokój i wewnętrzna radość. Aby żadne zmartwienie, kłopoty, troski tejże radości z waszego serca nigdy nie przemogły, nigdy nie zgasiły. I tym darem obdarzajcie innych. Życzę wam wesołych, pogodnych świąt. A wiecie, jak mówię na Nowy Rok, jak składam życzenia, tak mi coś do głowy przyszło w tym roku. Mówię tak, niech ten Nowy Rok zacznie się w radości, skończy się w radości i będzie bez trudności. Szczęść wam Boże, wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie. Wszystkie mi znaki dane mi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany. 4000 lat wyglądany, na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. I my czekamy na ciebie.